Mały samolot policyjny rozbija się na moście. Samolot policyjny przewozi groźnego przestępcę do Los Santos. Pierwszy pilot to weteran wojenny Andrzej Gul. Drugi pilot, Ignacy Koń, dopiero uczy się latać. To jego druga godzina. Drugi pilot miał wylądować, jednak pierwszy pilot zabiera mu stery. W kokpicie słychać alarm, że samolot zbyt nisko leci. Świadkowie katastrofy natychmiast zawiadomili służby. Z trzech osób na pokładzie nikt nie przeżył. Śledczy natychmiast przyjechali na miejsce zdarzenia. Wychodzę sobie z klubu, a patrzę, a tam samolot spada! Idę sobie spokojnie, poczułem gorąco, a nagle odwrócam się, a tam leży samolot. Ja tam pobiegłem, chciałem jakieś pieniądze, może by się znalazło, ale tam wszystko było spalone w środku. Śledczy ustalili, że przyczyną katastrofy był pierwszy pilot, który zabrał stery od drugiego pilota i zaczął robić sztuczki. Wow, to naprawdę ja strzeliłem ten samolot.
małe!